Szczęść Boże, Robert Knop, Witam Państwa w programie Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem jest dziś Pan Alfred Bujera, przewodniczący sekcji krajowej pracowników handlu NZZ Solidarność. Witamy Pana w studiu. Szczęść Boże, Panie. Szczęść Boże, witam przewodniczący. Państwa. Dzisiaj Sejmowa Komisja, podkomisja właściwie do spraw rynku pracy, zajęła się poprawkami do projektu ustawy o wolnych niedzielach. Podkomisja. No wiemy, że jest tutaj podstawowa sprawa. W tym projekcie chce się dokonać zmiany. Nie cztery wolne niedzielę, lecz dwie. Czy to dzisiaj już zostało ustalone? Czy te poprawki przeszły do tego projektu? E, tak, ale wyjaśnijmy, wyjaśnijmy telewizorom, że teraz te ustalenia, które dzisiaj zapadły w podkomisji, jeszcze pójdą do komisji. I później drugie i trzecie czytanie, a więc jeszcze można dokonać pewnych poprawek, aczkolwiek no, z przykrością muszę powiedzieć, że znalazły się tam właśnie w projekcie przedstawionym nam dwa dni temu te dwie niedziele zapisane, które no, będą tylko dwie i dziwimy się dlaczego. Czy pierwsza niedziela jest gorsza od drugiej niedzieli, bo to by miała być druga i czwarta? No, piłka cały czas w grze, jak ja to mówię. Wyjaśniam, że nie jesteśmy jako Solidarność i Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, który również reprezentuje, pod, którym, pod projektem, pod którym się podpisało ponad pół miliona obywateli, na który czekają pracownicy, i również polscy pracodawcy. Muszę powiedzieć, że no nie jesteśmy zadowoleni z takich rozstrzygnięć. Chcielibyśmy, ażeby przynajmniej wpisać zapis dochodzenia do trzeciej i czwartej niedzieli. Daliśmy propozycję, żeby po roku to była trzecia niedziela, po dwóch, lata, po dwóch latach czwarta niedziela. Czyli rozumiem, że... Rozumiem, że determinacja ze strony Prawa i Sprawiedliwości, tak powiedzmy, jest tak duża do tego, żeby jednak ograniczyć wolne niedzielę do liczby dwóch, że trzeba ewentualnie negocjować ten zapis o tym, że za rok czy za dwa kolejne niedziele będą uruchamiane? No ja nie wierzę w to, bo to ciężko się wraca do takich rozmów. Chciałbym, żeby to było zapisane w ustawie, ale czy się tak stanie, tego nie wiemy. No, ustawa znacznie odbiega od naszego projektu, bo jest wiele nowych, jakby prostszych zapisów, jak to mówią legislatorzy, ale też łatwiejszych do obejścia. Na przykład domy handlowe umiejscowione w obrębie dworców, PKP autobusowych, bo na przykład w Katowicach centrum handlowe jest połączone z dworcem, tak? Tak, no nie tylko w Krakowie dzisiaj mamy centrum obsługi pasażerów miejscowione również z galerią handlową. I tak by można było po, po, powielać, przecież jest wiele sklepów, na przykład popatrzmy na dworzec centralny, które są umiejscowione na samym dworcu. Czy Często tak się stało? Są to sieciowe sklepy handlowe? prawda? No w większości sieciowe, A. również małe. Butyki o tych małych to no, żeśmy wyłączność dali dla ułatwienia podróżowania i tak dalej. No tak się stało. Będziemy próbowali jeszcze rozmawiać, jeszcze nakłaniać tutaj parlamentarzystów do tego, żeby uściślić to wszystko. Aczkolwiek muszę Państwu podzielić się tutaj z, z wrażeniem, jaki dzisiaj z tej komisji wyniosłem. Proszę sobie wyobrazić, że jako Komitet, a zarazem Związek Solidarność, był reprezentowany przez cztery osoby, przeze mnie zastępcy, a więc Związku Pracodawców, przedstawiciela, prawnika, i jeszcze mojego kolegę, tak uznaliśmy, wystarczy. No, na sali było około 40-50 osób, bo nie liczyłem. I okazuje się, że to były różne związki pracodawców w Polsce, które nie są zrzeszone w jeden związek, tylko sobie tak lobbują i działają. No każdy przed prawnikiem ma prawo, ale czy tak powinno być? I Ci pracodawcy próbowali storpedować, py, pytając e, tą komisję, próbowali olec e, tak samo jak opozycja, szczególnie e, tutaj nowoczesna, która, bo sam Petru się pokazał na tej, e, pan poseł Petru się pokazał na tej komisji. I e, no, próbowano e, za wszelką cenę nie dopuścić do tego, żeby pro, e, zakończyło się na tej komisji procedowanie. Proszę Państwa, Dlaczego to mówię i co to pokazuje? To pokazuje jaką, jaką my mamy strukturę tutaj związków pracodawców. Przecież oni, ja to mówiłem niejednokrotnie, przez dwadzieścia parę lat będąc w Polsce, bo mam na myśli ten kapitał międzynarodowy, no nie chcieli z nami nigdy usiąść przy stole, nie chcieli rozmawiać. Teraz lobbują od półtora roku prze, przeciwko tej ustawie, wymyślając przeróżne argumenty, badania, no, sponsorują różne artykuły w mediach. I no, to jest anormalna ta sytuacja, która tam miała. Ja nie wiem, czy rząd, czy parlament, te parlamentarzyści tego nie widzą. Tak być nie może. W krajach cywilizowanych przychodzi organizacja pracodawca siada przeciwko naprzeciwko i, i rozmawia. To pokazuje, jaką my mamy trudną sytuację jako związkowcy. My nie mamy partnera do rozmów, a dzisiaj oni próbują nam wmawiać, że to jest zła ustawa i tak dalej, i tak dalej. Ja im dzisiaj powiedziałem. Proszę Państwa, te rączki w górę, teraz wszyscy próbujecie torpedować, bo chodziło tam o, o zatrudnianie, o ilość pracowników, o na umowach. Cywilnoprawnych, bo nawet była propozycja, dlaczego tego w kodeksie nie wpisać. Ja mówię, gdybyśmy rozmawiali i mielibyśmy układ zbiorowy ponadzakładowy na szczeblu krajowym, to dzisiaj te Wasze rączki w górze by nie musiały być, bo to wszystko byłoby unormowane tak, jak na Zachodzie jest. No, tak ktoś im pozwolił przez tyle lat w Polsce generować straty azyski w formie w świetle prawa, w formie kosztów wyprowadzać na zachód i mało tego wykorzystywać pracownika, bo to było 27 lat wykorzystania pracowników. I ja z tej strony apeluję do rządu, że te, ta naprawa Polski powinna pójść dalej. Właśnie w wolne niedziele cztery to jest dalsza naprawa Polski. Za tym się kryje człowiek, za tym się kryją większości kobiety, za tym się kryje rodzina, nasze polskie wartości. I nie bójmy się tego. Nie bójmy się tego. Niedziela jest wartością i naszą wartością narodową, chrześcijańską i nie bójmy się jej unormować prawnie. I my od lat o tym mówimy. No, na razie. Propozycja poprawki do tego projektu w podkomisji: dwie wolne niedzielę, ale nie dla wszystkich, bo okazuje się, że już z tej regulacji wyrzucono. Znaczy, zobaczymy, bo to jest podkomisja, tak? Tak. tak. No ale przygotowuje kształt projektu ustawy pod obrady samej komisji, ale z tego projektu już na podkomisji wyleciały, wyrzucono centra logistyczne. Hurtownie dystrybucyjne, dystrybucyjne tak? które hurtownie w ogóle... Nie, ale centra logistyczne, tak. logistyczne i dystrybucyjne... One pols... w ogóle mają nie mieć prawa do wolnych niedziel? No, by nie miały. A pod tym, pod, pod tym projektem się podpisało wiele tysięcy pracowników, bo to jest bardzo duża rzesza. I teraz tak, w jednym z wielkich sieci w Polsce... Pracownicy pracują po 10 godzin, kobiety tam przerzucają 50 ton ręcznie towaru około. Dojeżdżają do tej pracy niejednokrotnie dwie godziny, bo trudno jest pod poznaniem czy pod Wrocławiem, tego pracownika z samego Wrocławia ściągnąć. I teraz się okazuje, że no oni zostaną, co ja im mam powiedzieć w takiej sytuacji? Oni liczyli na to, że ta ustawa ich obejmie, ale ta ustawa ich, oni by pracowali, bo to muszę telewizom wyjaśnić, bo tutaj pracodawcy się oburzali, że zachwieje to cały cykl dostaw i tak dalej. To myśmy się zgodzili na to, że ci pracownicy mogliby pracować połowę niedziel w roku. Ale za zgodą pracownika. Co to oznacza? Że każdy pracownik musiałby takie oświadczenie wyrazić, w jakie niedzielę będzie chciał pracować, a w tej chwili nie mają wyboru, bo pracują trzy w niedzielę. I za to pracownik dostałby 100% wynagrodzenia. I myśmy z nimi rozmawiali, oni się zgodzili już na to, już jakby zapoznali się z tą propozycją, a dzisiaj, no niestety, się to nie udaje. Czyli w ogóle ja to... tego nie ma. Takiej możliwości tak, w takie... tym projekcie, w tym kształcie, na nie tym ma. etapie nie ma. nie ma. Dziwię się, że to zostało. Ja dzisiaj o tym mówiłem. No, proszę Państwa, jeszcze jest wiele innych niepokojących zjawisk, jak jeden z dużych, no, powiedzieć, centrów czy logistycznych, czy e-handlu, jakim jest Amazon, no, nie byłby, a to jest bardzo dzisiaj duża, duże magazyny w Polsce, nie byłby objęty naszą ustawą. Dlaczego? Bo okazuje się, że nie prowadzi w Polsce działalności handlowej. Popatrzyłem w KRS i główne PKD, to jest przedmiot działalności przeważającej, to jest transport drogowy towarów. No nie przecież... jest tam że jest też handel? Gdzieś tam bardzo daleko, ale nasza ustawa się odnosi do głównej działalności przeważającej. Tam jest transport drogowy, PKP, same transporty na początku. I proszę Państwa, to jest no niepokojące, co się dzieje. Co się dzieje w naszym kraju? No, tym się powinny pewne organy zająć. Nie wiem, gdzie do tej pory był chociażby Urząd Skarbowy. Policja Skarbowa, i tak dalej. No nie wiem, ktoś to powinien zbadać, bo ci pracownicy i tak by byli nieobjęci tą ustawą, co, co jest dla mnie no, niezrozumiałe. Panie Przewodniczący, podstawowe pytanie, które bardzo często pojawia się w ustach polityków opozycji, głównie Platformy Obywatelskiej przede wszystkim, że przecież ta ustawa w ogóle nie jest potrzebna, bo wystarczy zapisać w kodeksie, kodeksie cywilnym. Jaka jest różnica pomiędzy. Wpisaniem wolnych niedziel do kodeksu cywilnego, a przegłosowaniem specjalnej ustawy. Tak, opozycja to cały czas zgłasza parlamentarno dzisiaj pan poseł Petru to zgłaszał. No i, i pracodawcy, bo to w ich interesie przede wszystkim jest. No proszę państwa, dzisiaj w Polsce w handlu na umowach cywilnoprawnych. Czyli pracuje, nie na kodeksie pracy. Nie. Poza, Poza kodeksem pracy. Pracuje około 400-450 tysięcy pracowników. I oni by mogli pracować w niedzielę. I inni, jeszcze nowi, którzy. Prac... Gdyby to było w kodeksie pracy? Gdyby to było w kodeksie pracy. Mhm. Proszę Państwa, e, tych pracowników by się zatrudniało w niedzielę do pracy. E, wiemy, jak sieci by to obeszły, bo niektóre tego nie. W żadną tajemnicę nie ubierały, a więc tak. Kierownik i zastępcy byliby na samozatrudnienie przekazani, a więc musieliby się samozatrudnić, a na kasę by przychodziły osoby z Agencji Pracy, a więc najemni pracownicy, bo tych jest bardzo dużo. My się cieszymy, że ci najemni pracownicy dzisiaj już pracują za 13 zł, bo przecież Niedawno pracowali nawet za 4,60 w Warszawie, a gdzie indziej za 3,50. To już jest duży sukces. My się cieszymy, że te mamy te 2000, bo to dla tych pracowników handlu najniższa krajowa też jest bardzo dużo. W przypadku pracowników najemnych to też wychodzi 2000. No, cieszymy się, że te ci, przede wszystkim kobiety w handlu bardzo czekały na obniżenie wieku emerytalnego, ale tak jak mówię, przyszedł czas naprawy dalszej Polski i te cztery niedziele dla tych pracowników to się należą. Ja ostatnio miałem okazję obejść kilka galerii handlowych, szczególnie w tych małych butikach i pytać się, czy się nie boją, że stracą tą pracę. No absolutnie. Te kobiety wiedzą to, bo one mają w tym doświadczenie, kiedy są obroty i tak dalej największe. One czekają na to, one mówią: Nie, proszę pana, w niedzielę są w większości oglądający, zwiedzający, to sobota. To pokazuje również obroty, jakie są przed świętami, że przed świętem i po święcie, powolnym, jak na przykład święto Zrastają przypada, tak, strasznie zbudowane. Bo wzrastają. każdy chce mieć wolne święto. Każdy, ale, ale też klienci wiedzą, że jest zamknięte, a więc przychodzi ktoś przed i jest zdecydowany tak. Tak, na zakup, a nie ogląda, bo może wrócę jutro, czy coś takiego. I to tak działa. Przed i po, czego nawet nie wiedzieliśmy, że po, bo przedbadaliśmy tą sytuację, że po święcie też te obroty zwrastają. I nie powinniśmy się tego bać. Oczywiście nowoczesna dzisiaj znowu wyskakuje z, ze zwolnieniami. Ile to ludzi straci pracę, antypolska, antypracownicza ta ustawa jest. No właśnie mówi Pan, że, 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 że Wolna Niedziela to jest kwestia, że to się należy pracownikom handlu. A dzisiaj słyszymy z, z przewodniczącego Ryszarda Petru, że tak naprawdę wolne Niedziela to, to nie jest realizacja potrzeb tych pracowników handlu. To jest w ogóle wbrew ich potrzebom. Mhm. Tak usłyszeliśmy. E, no nawet. tak, tylko ten Pan jest oderwany od rzeczywistości. Bo gdyby popracował, albo pobył z tymi kobietami, albo rozmawiał z nimi, to by miał rozeznanie. Ale no niestety to jest no totalna opozycja, więc trzeba wszystko skrytykować. Nawet tutaj propozycje związkowców i tych osób, które reprezentują pracowników, bo on ich nie reprezentuje. Się no pytałem, kogo pan Petru reprezentuje i, i tak dalej. Dlaczego był przeciwny podwyższeniu... Stawki minimalnej na umowach cywilnoprawnych. On występował przeciwko tym kobietom, przeciwko polskim pracownikom, bo zagłosowali przeciwko podwyższeniu najniższej krajowej, przeciwko po, po obniżeniu wieku emerytalnego. I ten pan chce rozmawiać o tym, że, że jest za pracownikami. Że za Polską, za kim tak naprawdę? Za, e, pytanie, czy, czy, czy jest za tymi korporacjami, jak cała opozycja i, i, i pracodawcy, którzy tam dzisiaj byli, próbowali e, rozróbę zrobić. A ja Państwu powiem: pokażę jeszcze jedną rzecz niesamowitą, bo miałem okazję wejść na jeden z portali niedawno. I był taki sondaż. Jak oceniasz propozycję zakazu handlu w niedzielę? Internetowy sondaż. Tak. E, bardzo dobrze. niedziele powinny być wolne od pracy. E, wypowiedziało się 19 205 osób. Popieram kompromis zakazu handlu e, w co drugą niedzielę. 5 639. Źle. Supermarkety... Powinny być czynne 7 dni w tygodniu 2650. Proszę Państwa, proszę zobaczyć, jaka skala. Byłem zaskoczony. Zrobiłem zdjęcie tego e, portalu, zrobiłem zdjęcie z internetu dnia, godziny, kiedy to było, zeskanowałem wszystko, mam, bo tego sondażu już nie ma. Zniknął? On zniknął. Jego pan się już w internecie nie dokopie. I taka jest rzeczywistość. Taka jest rzeczywistość, no niestety ten lobbying działa, to jest wielki, to, to proszę Państwa, to jest tak naprawdę walka Dawida z Goliatem, przecież za tym stoi duży kapitał, niesamowity, a ci biedni pracownicy no, liczą na to, liczą na nas, jako na związek, szczególnie tu związek Solidarność, na to, że my zaradzimy temu. A więc cóż robić? Ja z tego miejsca już apelowałem i dalej apeluję. Przyłączcie się do nas, bo razem możemy więcej, wspólnie można wejść na stronę jakąkolwiek związku zawodowego Solidarność i kliknąć, zobaczyć, jak można związki zorganizować w sklepach, w których nie ma, jak można się do nich przyłączyć. Bo jesteśmy w wielu sieciach i, proszę Państwa, dzięki temu, że jesteśmy, to na bieżąco próbujemy te warunki poprawiać, ale ta ustawa pozwoli nam globalnie e, unormować kwestie i doprowadzić, bo my cały czas zmierzamy, żeby te standardy europejskie e, zrównać z naszymi, bo u nas pracownik pracuje za czterokrotnie niższe wynagrodzenie pracuje wydajniej niż jego koleżanka, kolega w tej samej sieci na zachodzie, no a koszty osobowe do obrotu w Polsce są również niższe, to pokazuje to, co mówiłem wcześniej. No, pieniądze są wyprowadzane w, w, w formie kosztów i to jest wszystko w majstacie prawa. No i wolne niedziele w Polsce, cztery wolne niedziele w Polsce, to nie byłby evenement w Europie. Nie byłby evenement. Mhm. Wiele dzisiaj też padały takie argumenty, że Niemcy odchodzą. Proszę Państwa, żeby Niemcy mogły odejść od wolnych niedziel, trzeba było u nich e, e, konstytucję zmienić, a to jest no, prawie że tak. na tym etapie niemożliwe, a pa więc. To też nie jest prawdą. Panie przewodniczący, dziękujemy za udział w programie Alfred Bujara. Ale panie redaktorze, na koniec mogę powiedzieć jeszcze bardzo ważną informację. Życzyłbym sobie, żeby w polskiej konstytucji w czasie dyskusji i to, referendum ten temat? też właśnie znalazł się, znalazła się ochrona niedzieli, tak jak w niemieckiej. Przewodniczący sekcji krajowej pracowników handlu Alfred Bujara, NZZ Solidarność, dziękujemy za udział w programie. Dziękuję bardzo, z panem Bogiem. Państwu dziękujemy za uwagę. To był program Polski Punkt Widzenia. Z Panem Bogiem.